Sprzedaję rózgi na Mikołaja. Nie cieszą się za bardzo zainteresowaniem. Dzisiaj w ogóle ludzie nie chodzą, bo jest mróz i niedziela. Poza tym jest, no każdemu jest coraz ciężej. No do tej pory sprzedałam tylko parę rózg. Słabo idzie. No i nic, i nic. Ludzi nie ma w ogóle. Zimno, mróz. Wysprzedał się pan tą jodłą wszystkim? Co? Na wszystkich świętych zeszła ta jodła, wszystko poschodziło? Nie. Marnie było, nie? Sama robię te rózgi, córka mi pomaga robić kokardki. Wspólnie z rodziną sobie robimy. A zbieramy szyszek, naśniemy brzozy. Ta praca mnie cieszy. Po prostu lubię wykonywać. Ja dojeżdżam z Brzeska. No jest ciężko. Mróz, zaspy. Wczoraj na przykład nie dojechaliśmy, bo nam po prostu paliwo zamarzło. Także już trzeba było sobie odpuścić hander. To rano to u nas było minus 23 stopnie. Ręce mi marzną, nogi mi marzną, zimno, mróz. No i jakoś sobie radzę. Większe buty o dwa numery. Troszeczkę się pochodzi, trochę się porusza. No i jest dobrze. Już nie czuję tego mrozu. W poniedzieli odwilż idzie tak, że będzie lepiej. Proszę bardzo. Po 2 złote, 2,50, po 3 złote, takie szyszeczką. Które pani? Z takich? Czy takich? Z tych? Taką kokardką czerwoną? Proszę bardzo, 2 złote. Dziękuję bardzo. No, jedną my sprzedali. Witam bardzo serdecznie na uroczystym wernisażu pani Ewy Buczyńskiej. Mamy okazję zobaczyć dorobek kolejnego autora, który żyje i tworzy na terenie Krakowa Nowej Huty. To, co prezentuje, to, co zrobiła w swoim życiu, to, co jest jej dorobkiem twórczym, zasługuje na znacznie większe salony, na znacznie większe prezentacje i mam taką cichą nadzieję, że ta wystawa będzie początkiem eksploatacji i eksploracji wszystkiego, co Ewa uczyniła, wytworzyła, to, co się znajduje w muzealnych zbiorach, to, co jest w prywatnych kolekcjach, a jest tego naprawdę dużo. I myślę, że mamy okazję zobaczyć kogoś szalenie interesującego, bardzo oryginalnego. Mało tego, pani Ewa obiecała, że wykończy jeszcze nie jeden obraz, więc to jest nadzieja, że tych obrazów przybędzie. To była odwaga pokazać siebie prawdziwą w bardzo własnych odczuciach. I to uważam za najcenniejsze. My nie zawsze chcemy powiedzieć wszystko o siebie prawdziwe, a tutaj jest nie tylko bardzo prawdziwe, ale bardzo własne i bardzo intymne. Więc ja w każdym razie pod wielkim wrażeniem tej wystawy i później ci, co będą oglądać tę wystawę, będą zdumieni, że pani potrafiła zdobyć się na to, ażeby pokazać każdą najwspanialszą chwilę, nawet intymną. To nadzwyczajny dar. Moje relacje też bardzo osobiste. Przeważnie to są moje przeżycia. To są po prostu fragmenty może mojego przeżycia, mojego ciała. Cykl czerwony jest poświęcony moim przeżyciom z rehabilitacją, no, związany z moją chorobą. I po prostu wszystkie uwdręczone fragmenty ciała, nie erotyczne, jak niektórzy to odbierają, ale po prostu udręczone ciało, no w różnych częściach ciała, które były poddawane jakimś zabiegom. Moje takie bardzo, bardzo prywatne przeżycia. Sekwencja w błękicie jest poświęcona pejzażowi umęczonemu, pejzażowi, który kocham i pejzażowi, który jest zamknięty w jakichś enklawach takich specjalistycznych, udręczony. Staram się w każdym razie przedstawiać rzeczywistość i moje przeżycia w pewnych fragmentach. Listy spisane, bardzo prywatne listy, z różnych właśnie, z jakichś czasów, z jakichś dalekich stron. Cieszę się, że nie tylko moi przyjaciele w moim wieku, ale również młodzież bardzo dobrze odebrała moje prace. Ten symboliczny kwiat niech zawsze uśmiecha się do ciebie, tak jak życie i nadzieja.
Wyszliśmy dzisiaj pierwszy raz na śnieg, na saneczki z Turusią. Jest troszkę zimno, ale to nie przeszkadza. Katarek leci z noska, ale nie chcę zejść z sanek, także polecam wszystkim. A najlepsze miejsce w Hucie to za Jęcekiem, można zjechać z górki. Same dzieciaki tam zjeżdżają, na wszystkim co się da. Się zjeżdża z góry, jak się fajnie tak podskakuje. Jest dobry klimat, warto pojeździć, warto wyjść na pole. Tutaj się bardzo dobrze zjeżdża, bo jest tutaj dużo śniegu i górka jest dość stroma. Nie jest aż tak zimno, kiedy się zjeżdża, mimo iż jest minusowa temperatura. Super! No super wrażenia, syn zadowolony, piękna zima, śnieg super, no po prostu cała bajka. Zabawa przednia, aczkolwiek nasze pierwsze wyjście może trwać tylko godzinę, ogranicza to żona, która czeka z gorącym obiadem, powiedziała, że jak się spóźnimy, to będzie draka, w związku z tym wybaczy pan, ale czas nas goni. Chodź, Adasiu. Chodź.